Przekraczając jezdnię, zawsze sprawdzaj natężenie ruchu. Lub bawiąc się lalką Barbie. To jest to, o czym mówię. O nie! Pomóż jej! Biedna Barbie. Tak mi przykro, moja laleczko! Już dobrze, kochanie. Gdyby Barbie była człowiekiem, to doznałaby tylu urazów. Musimy zabrać ją do szpitala! Przepraszam, Barbie, nie chciałam! Czy Barbie przeżyje? Kocham cię, Barbie! Co? Kiedy ostatni raz Barbie umyła włosy? Patrzcie na te wszystkie liście! Mam na to rozwiązanie! Maszynka do golenia? Chodź tu! Barbie nie chce mieć łysej głowy. Ale słyszałam, że teraz to nowy styl. Ciekawe, czy to się uda. Penelopa jest na dobrej drodze, by zostać fryzjerką. Ale jej pierwszy klient nie jest zadowolony. Cóż, myślę, że świetnie mi poszło. Moje włosy! Kredki są o wiele lepsze niż farba do włosów. Penelopa może być tak kreatywna i kolorowa, jak tylko zechce. Doskonale! Pocałunek szefa kuchni jest wart zachodu! To nie jest kask wyścigowy, prawda? Och, to igła! To będzie bolało! Barbie szyje sobie włosy nitką. To wygląda bardzo niebezpiecznie. W końcu piękno to ból. To wygląda ładnie. Myślę, że ból był tego wart. Wyglądasz rewelacyjnie! Wiem, zróbmy sobie zdjęcie! Spójrzcie, własna limitowana edycja Barbie Penelopy. Czas na sztukę. Ale Barbie chyba nie dostała kartki z informacją. Głuptasie, to nie jest makijaż. Głupia Barbie, chodź, umyjemy cię. Kto wiedział, że Barbie może być tak uparta? To naprawdę ogromna szczotka dla Barbie. W końcu nie służy do mycia zębów. Służy do czyszczenia jej twarzy. Wyobraź sobie, że masz pastę do zębów na całej twarzy. Być może pomaga to złuszczyć skórę. Gotowe! Spójrz na siebie! Twarz Barbie jest czysta i gładka. Ale co z resztą jej ciała? Myślę, że potrzebujesz dużego prysznica. Ups! Włożę cię do wanny! Dla Barbie ta wanna to wielki ocean. Ja też nie chciałabym zostać do niej wrzucona. O, rozumiem! Co mogę zrobić? Przydałaby mi się ta butelka z detergentem. Odetnij dolną część butelki po detergencie. Już widzę, do czego to zmierza. Wygląda jak wanna. Proszę spojrzeć, Barbie mieści się w niej. To jak pływanie w chmurach. O, ktoś ma dziś randkę. O mój Boże, to Ken! Ale ja nie mam nic do ubrania. Nie ma problemu. Twoja najlepsza stylistka jest tuż obok siebie. Zobaczmy, co tu mamy. Witamy we wspaniałej szafie Barbie. Tyle wymyślnych ubrań, a nic nie jest na tyle dobre, żeby pójść na randkę? Co ja teraz zrobię? Nie mogę iść na randkę w tym! Może jest inny sposób. Zapomnij o tych wymyślnych ubraniach. Podarta skarpeta wystarczy. Jak to możliwe? Zaufaj mi, dobrze? Penelopa zrobi sukienkę z tej skarpetki. Wystarczy odciąć górną część i gotowe. Myślę, że wymaga ona trochę pracy, ale przynajmniej dobrze wygląda na ludzkiej Barbie. Czy jesteś gotowa na swoją randkę? O, kopciuszku, zgubiłaś swoje buty. Tym razem nie ma czarującego księcia. Penelopa musi znaleźć nowe buty. Zobaczmy. Aha, muszę znaleźć tę parę. Ken jest już prawie na miejscu. Musimy się pospieszyć. O nie. Pistolet na klej? Tak, czas na hak. Penelopa może stworzyć taką parę w krótkim czasie. Wystarczy użyć pistoletu do kleju i skopiować kształt obcasu. Będzie to trochę lepkie, ale przynajmniej nigdy się nie odklei. Wróżka kopciuszka powinna notować. Barbie jest gotowa na swoją randkę. Wyglądasz niesamowicie. Nadchodzi Ken. Spójrz na tę piękność. Ken nie może oderwać oczu od Barbie. Następną rzeczą, jaką wiesz, jest to, że się pobiorą. Ale cóż, to zależy od ich właścicieli.
super, tyle pierścionków, ale za mało palców. Barbie wygląda tam jak skarcony szczeniak. Jest zazdrosna o biżuterię Penelopy. A co z nią? Zobaczmy. Co z tą bransoletką? Ona chciała pierścionek, a nie hula hop. Nie wiem, co jej dać. Chwileczkę. Mam pomysł. Zdejmij plastikowy pierścień z butelki. Odetnij kawałek, aby zrobić mankiet i dodaj kilka błyszczących klejnotów. Co za fantazyjna opaska. Barbie czuje się jak księżniczka. A co z naszyjnikiem takim jak ma Penelopa? Stajemy się zachłanni, prawda? Nie martw się, Penelopa ma na to sposób. Koraliki? Wiem! Narysuj diament na brokatowym kartonie i wytnij go. Dodaj kilka fantazyjnych klejnotów. Super, gotowe! Diamentowy naszyjnik. Wyglądacie tak niesamowicie. Teraz ja też chcę mieć biżuterię. Biedna Barbie, wiele przeszła. Co? Myślę, że Barbie będzie chora. Ojej, wymiotuje brokatem. Zjadłaś projekt plastyczny czy coś? Oj, zemdlała. Obudź się, nie umieraj na mnie, Barbie! Nie umieraj przy mnie! Czy właśnie odcięłaś jej głowę? Ups! Nadszedł czas na operację. Ojej, mam nadzieję, że Barbie odzyska głowę. Czy jest jeszcze nadzieja? Czy to jakiś drut i guzik? Może jednak jest nadzieja. Drut zastąpi szyję Barbie i jest zabezpieczony przyciskiem. Upewnij się, że jest zabezpieczony, zanim założysz jej głowę z powrotem. Nie potrzebujemy kolejnej dekapitacji. To działa! Co? Naprawdę? Cofam to. Ona znowu jest niestabilna. Uratuję cię, Barbie! Skalpel? Wewnątrz Barbie jest coś, co sprawia, że jest chora. Wygląda na to, że połknęła diament. Jest jeszcze coś innego. Co? Jest też świerszcz? Widzę, że Barbie jest żądna przygód. Fuj! Nadszedł czas, żeby ją strzyć. To takie proste jak zawiązanie buta. Minus igła. Zobaczmy, czy się udało. Barbie żyje. Tak, udało mi się. Jest trochę zdezorientowana. Chyba oderwanie głowy tak na ciebie działa. Wszystko w porządku? Och, tak się cieszę. Kocham cię, Barbie. To już lato. Chociaż Barbie nie jest na czasie z wiadomościami. Nic dziwnego, że jest jej tak gorąco. Chyba powinna zdjąć ten sweter. Albo włóż ją do miski z lodowatą wodą. To też działa. Pewnie już się ochłodziła. Co robi Penelopa? O, co za wspaniała szafa. Ale nie ma letnich strojów? A to pech. Co mam teraz zrobić? Jak balonik ma pomóc? Zróbmy coś artystycznego. Penelopa jest bardzo kreatywna. Użyła balonu, żeby zrobić dół od bikini. A teraz jeszcze jaskrawo-żółty na górę. Zdecydowanie letni motyw. Ten lateksowy strój to nowy trend. Czy spojrzysz na tę modelkę? Naprawdę czuć tu lato. Barbie też chce mieć okulary przeciwsłoneczne. Ale ja mam tylko tę parę. Zobaczmy. Wieszak? Tak. Użyj błyszczącego kartonu, aby wyciąć kształt soczewek. A malutki wieszaczek wykorzystaj jako oprawę. Gotowe. Trudno jest widzieć przez ten karton, ale przynajmniej oczy są naprawdę chronione przed słońcem. Na zdrowie nasze nowe guru mody. Co oni oglądają? O, jakie to słodkie. Dziewczyna jest w ciąży. Teraz Barbie też chce być w ciąży. Nie sądzę, żeby była gotowa na bycie mamą. Ale Penelopa musi być posłuszna. Troll i ciastolina? A, dajmy tej Barbie dziecko! Użyj plastikowej folii, aby uwięzić małego trolla w środku. I użyj plasteliny, aby uformować brzuch. Przypomina to pieczenie ciasteczek. Gratulacje, mamo Barbie! Kiedy poznamy płeć dziecka? Ups,
Powiedziałabym, że teraz. Mamie Barbie odeszły wody. Co? Zaraz będziesz rodzić! To jest zadanie dla doktor Penelopy. Założę się, że zaczniesz żałować, że chcesz być w ciąży. Nie ruszaj się! To już prawie koniec! Widzę główkę. To wyjątkowe dziecko. Moje dziecko! Uff, to było męczące. Co to jest? Wygląda jak pusty pojemnik. Mam pomysł! Przykryj pojemnik małą szmatką i przyklej ją klejem. Nie zapomnij owinąć wokół niej brokatowego kartonu. Teraz użyj patyczków higienicznych i świetek T-Light do zrobienia kółek. Wykończ całość farbą. I koniec. Wózek dziecięcy. Doskonale. Do czego innego służy wózek, jak nie do zachwycania się dzieckiem, prawda? Co? Mam tekst. Jej przyjaciele przyjeżdżają. Brzmi jak impreza. Chociaż dom wygląda, jakby już miał imprezę z tym całym bałaganem. Czas na sprzątanie. Najpierw napraw półki. I tę doniczkę. Mój Boże, dlaczego wszędzie są buty i ubrania? Ktoś zapomniał zrobić pranie. Barbie jest zdenerwowana. Nie ma fajnej kanapy dla swojej przyjaciółki. Gdzie będą spędzać czas? Może po prostu ją wyrzucę? Ale czekaj, może jest coś innego, co mogę to wykorzystać? O, patrz, stolik do kawy. Ale Barbie się nie podoba. Lepiej znajdź inny. A gąbka? Nie wyrzucaj jej jeszcze. Może się przydać. Przykryj gąbkę puszystym, różowym materiałem. Upewnij się, że zabezpieczysz ją klejem na gorąco. Złóż spód i odwróć go. A następnie naklej na kawałek styropianu. Po bokach dodaj podłokietniki. I gotowe. Masz wygodną kanapę. Uwielbiam to. Trzeba coś przekąsić. Nie wzbudzaj tym zazdrości Barbie. Jej stolik jest pusty. Wiem. Czas na kolejne zadanie. Nałóż klej na wykałaczkę ruchem okrężnym. W ten sposób stworzysz kształty pączków. Dodaj trochę farby, żeby wyglądały bardziej realistycznie i oczywiście trochę dodatków. Pyszne truskawki z masłem i wiele innych smaków. Jestem zazdrosna. Zapraszam! Witam w moim domu! Jest taki piękny! Barbie też ma gościa. To jej nowa przyjaciółka. To będzie długa noc floteczek. Na zdrowie! Są w centrum handlowym. Chwila, czy to jest to, co mi się wydaje? To lalka Ken. Widzę, że Barbie się w nim zadłużyła. Spójrzcie tylko na tę piękną twarz. O, zaprzyjaźniają się. Ale ci dwaj są takimi snobami. Jakie to nieuprzejme. Teraz Barbie czuje się przez nich niepewnie. Pomyśleć, że jest najładniejszą dziewczyną na świecie? Biedna Barbie. Muszę to naprawić. Co? Makijaż o 50% taniej? To najtańsza oferta, o jakiej kiedykolwiek słyszałam. Czas na metamorfozę. Jej makijaż jest za mocny, żeby użyć go na Barbie. Zastanawiam się, czy to zadziała. Widzicie, ta śminka jest większa niż jej twarz. Ależ dużo masz tam różu do policzków. Będziesz potrzebowała mniejszej szminki. Myślę, że ołówek powinien się sprawdzić. Po prostu odetnij końcówkę, bo to wszystko, czego potrzebujesz. Taka malutka, możesz umieścić ją na trzonku długopisu i pokolorować. Tak będzie lepiej. Barbie podoba się jej nowy wygląd. Co się stało? Ojej, czy ona kopała w ziemi? To jest nie do przyjęcia. Potrzebujesz nowego lakieru do paznokci. Może najpierw zróbmy go mniejszym. Przekrój wykałaczkę na pół i pokryj ją lakierem do paznokci. Upewnij się, że końcówka jest dobrze pokryta. Teraz łatwiej jest pomalować paznokcie Barbie. Wyglądają niesamowicie. Ken na pewno się w tobie zakocha. Chodźmy! La, 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 la. Dasz radę, Barbie! Cześć, Ken! Spójrz na mnie! Jestem taka ładna!
O, właśnie zobaczyłem najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Wyczuwam tu zapach miłości. Już pocałunek? Cóż, nie mogę ich winić. To była miłość od drugiego wejrzenia.